teraz jakby przygotowujesz tutaj? Tak, przygotuję herbatę i izotoniki. I aminokwasy po meczu, które rozdamy zawodnikom. Aminokwasy po meczu, a przed meczem co zawodnicy? Izotoniki. Przyjmują izotoniki? Tak. Jaki jest cel przyjmowania izotoników? Tak, cel jest taki, żeby uzupełnić elektrolity na zapas, nawodnić się dobrze. Mhm. No tyle. A herbatka, żeby się ogrzać w czasie meczu, tak? Tak jest. Coś na pobudzenie? Jakaś kofeina? Tauryna? Tak, kofeina i guarana. To też macie w swoim zbiorze? Mamy, ale jeszcze nie zdążyłem porozkładać tego wszystkiego. Mamy mały pościg dzisiaj. Dzień dobry. Za szerokim gestem wjechałem. Co pan na prostu w prawo. Too bad, huh? Is it in a little English style stadium? This? What do you think? I don't know. You have to ask me. It's nice. The pitch is good. A lot of people claim that this is a little English style stadium. Yeah, I thought when I came in. Yeah. Yeah. It's like an old English kind of stadium, like close. Yeah. The lower like low stands. Yeah, it's nice. I like stadiums. It's for me. It's it usually has a good atmosphere and stuff like that. So yeah, like playing back home today, maybe. Yeah. We'll see. Grałeś tutaj buddy na tym stadionie? Tak. Ile razy? Raz. Mówię, raz albo dwa. Ale to był GKS Bełchatów, tak? Tak. Pamiętam Bełchatów też, że raz graliśmy puchar u siebie. U siebie. Tak, wygraliśmy 5-1. Tak. Dwa bramki przyjęły. A tutaj wtedy w lidze jaki był wynik? Nie wiem, czy remizowaliśmy się. Remis mi się wydaje. Nie wiem. Sprawdzimy. Dobra, sprawdzimy. Pamiętam, że miałem szansę tam. Jakieś szanse. Tamtą bramkę? Tak. Nie wiem, czy raz, czy dwa. Teraz nie pamiętam. Gonię starego znajomego, ale nie zauważę. O, siema. Cześć. Siemasz. Dobrze. A ty? Też w porządku. Powiedz coś o tym, jak wam się tutaj gra, bo to ma całkiem niezłe dobrze. Wyniki osiągacie. Dobrze. No, mały stadion, wiadomo, ale często jest dużo ludzi i czujemy się tu dobrze. Aczkolwiek wolelibyśmy grać u siebie. Dobrze. Zdecydowanie. Tutaj trybuny są dosyć blisko murawy, to też jakoś to też daje fajną atmosferę, no na pewno. Czuć kibiców i
To jest fajne tutaj. Mogę złożyć gratulacje? A, dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiedz, tylko jak imię? Nathan. Nathan. A, dziękuję. Jak się czuje żona, jak się czuje syn? Dobrze, dobrze. Wszystko w porządku. Wczoraj już wyszli do domu, także rodzina w komplecie. To co, dzisiaj szybko mecz, szybkie 3 punkty i do rodziny. No jeszcze przydało się bramkę strzelić, kołyska zrobić. No tak. No, było, będzie idealnie. Można wracać. Plan na wieczór dzisiaj jest. Tak. Powodzenia. Dzięki. A co z tym waszym stadionem? Coś możecie zdradzić, coś wiecie? Z tego co wiem, to wszystko jest na dobrej drodze. To co, trzymamy kciuki za was, żebyście się trzymali, żebyśmy się widzieli w przyszłym sezonie w Częstochowie już w Super, dzięki. Powodzonka, ale nie dzisiaj.